Chyba każdy z nas miał w swojej historii sytuację, w której jakieś wyzwanie, zadanie czy zwykła czynność konieczna do popchnięcia rozgrywki do przodu okazywała się wyjątkowo trudna. Czy to jakiś błąd? Czy moja wersja gry jest jakaś wybrakowana? A może to mi przez sen wyparowało kilkanaście punktów IQ? Każde z tych wytłumaczeń zapewne przeszło wam przez myśl w momencie, kiedy zaczęliście się na segmencie gry, który wcale aż tak trudny być nie powinien. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie takim historiom. Bardzo często sytuacja zacięcia się na danym etapie rozgrywki wynika z samej kwestii opowiedzenia graczowi o logice gry. W niektórych przypadkach może to być zabieg celowy, a odkrywanie zasad działania wirtualnego świata bywa częścią czy nawet sednem zabawy, tak jak w Watam. W Watam trochę po omacku próbujemy rozgryźć, w jaki sposób dziwaczne postacie i przedmioty mogą wejść ze sobą w interakcję, by osiągnąć konkretny cel. Tytuł, jak przystało na twórcę gry Katamari, zdaje się mocno abstrakcyjny, a co za tym idzie, skojarzenia ze świata realnego czy intuicja zbudowana na innych grach na wiele się tutaj nie zda. Podczas bądź co bądź krótkiej rozgrywki, bo Watam przejdziemy spokojnie w 4 godziny, dłuższych zastojów będziemy mieć sporo. Będziemy biegać po niewielkich mapach, próbując łączyć ze sobą wszelakie postacie i przedmioty, układać je na sobie, wysadzać, ustawiać po kątach. Jest to kompletnie świadomie zaplanowane sedno całej zabawy. Świadomie to słowo klucz. Jeżeli chodzi o gry, w których zacinałem się wielokrotnie i w których samo zacinanie się na pewnym elemencie było niemalże elementem gry, w takim ogólnym pojęciu jest to typowy japoński RPG, w którym mamy drużynę, mamy jakąś absurdalną historię, pełną dramatycznych scen i półnagich kobiet, które wdzięczą się do głównego bohatera. Jeżeli chodzi o ten aspekt fabuły, to bym powiedział, że jest simpastyczna. Problem tej gry polega na tym, że ona bardzo mało tłumaczy tego, co mamy zrobić. Owszem, w tej grze są pewne znaczniki mówiące nam idź w tym kierunku, albo idź w to miejsce, albo tu musisz z kimś porozmawiać, ale bardzo wiele questów pobocznych, w szczególności w grze Xenoblade Chronicles X, i chodzi nie tyle o to, żeby pójść w jakieś miejsce, ale żeby dostarczyć komuś jakiś konkretny przedmiot. I ten typ prosi cię na przykład o to, żebyś zdobył poczwórną tubę kondensacyjną i to w zasadzie tyle. To jest jedyna informacja, jaką dostajesz. No i teraz możesz oczywiście przeczesać cały teren gry, który jest olbrzymi, i zabić każdego przeciwnika i zobaczyć, czy to z niego nie wypada, i liczyć na to, że gdzieś na to trafisz. Wielokrotnie w tej grze zaciąłem się na jakimś questie, czasami to były nawet questy z fabuły głównej, bo właśnie nie miałem zielonego pojęcia, gdzie szukać jakiegoś przedmiotu. Oczywiście, gdyby nie było internetu, prawdopodobnie nigdy bym tej gry nie ukończył, bo nikt z moich znajomych by pewnie w Xenoblade nie grał i bym nie miał kogo się zapytać, ale teraz, jako że jest internet, to najczęściej wpisuję po prostu do Google'a, gdzie znajduje się ta tuba komputerowa, czy jakikolwiek inny absurdalny przedmiot wymyślony przez grę. I w ten oto sposób wykonuje się lwią część questów w Xenoblade, co jest bardzo specyficzne, i jeżeli ktoś o tym nie wie, że powinien sobie wyszukiwać tych informacji na wiki, to domyślam się, że przez ten leniwy design, albo w ogóle brak designu, po prostu założenie, że tak wygląda gra, dużo osób może się na tym naciąć i zaciąć na długo. Sporo z was pisało o absurdalnych rozwiązaniach z przygodówek. Ten gatunek gier trochę przyzwyczaił nas do swojej specyfiki, która w lwiej części przypadków polega na połączeniu logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz metody prób i błędów. Zazwyczaj rozwiązanie w mniejszym lub większym stopniu jest jakimś nawiązaniem do logiki świata realnego. Jeśli masz jabłko, młotek i gwoździe, to prawdopodobnie użyjesz młotka, a nie jabłka do wbicia gwoździa. Bywa jednak, że rozwiązania są tak absurdalne, że nigdy byście na nie nie wpadli. Stają się banalne w momencie, gdy już raz na nie wpadniecie albo podejrzycie solucję. Adrian pisze o Morningstarze, cyberpunkowej przygodówce, w której podczas jednego z etapów trzeba było użyć szmacianej lalki, by uruchomić panel sterowania drzwi w statku kosmicznym. Ile razy mieliście w życiu do czynienia z otwieraniem włazu w statku kosmicznym za pomocą szmacianej lalki? Ale oprócz nieczytelności wynikającej z samej logiki gry, bywa tak, że zatrzymujemy się na jakichś segmentach rozgrywki, które teoretycznie powinny być dużo prostsze przez funkcjonalne niedopracowanie gry. Ewa pisze o sytuacji z Tomb Raidera. W Tomb Raider 4 w części z Aleksandrią przeoczyłam drobny fakt, że w parku rozrywki trzeba wydłubać łomem hak ze ściany. Hak wcale nie wyglądał na interakcyjny. Rezultat? Tydzień biegania po rejonie Coastal Ruins z przyległościami. Nie było wtedy łatwego dostępu do solucji, jak się nie miało internetu, a te levele były duże. Bez haka nie dało się wyciągnąć klucza z zakratowanych drzwi i można było utknąć na dobre. Drzwi z zamkiem do otworzenia znajdowały się oczywiście na bardzo odległym krańcu innego levelu. Jakub pisze o Resident Evil 4.
Pamiętam, jakby to było wczoraj. Residenta 4 przechodziłem wiele razy. Uwielbiałem tę grę od klimatu, poprzez level design, po bossach kończąc, ale nigdy nie potrafiłem zebrać wszystkich skarbów z drugiej mapy, jaką jest zamek, a właściwie jego kopalnie. Co się okazało kilkanaście lat później, mapa była tak diabelsko nieczytelna, że nie pokazała drzwi prowadzących do małego grobowca umiejscowionego pod wielkimi schodami. Z kolei Martin opisuje sytuację, w której w Watch Dogsach przez bite 2 godziny szukał kamer do skakowania. Zrezygnowany sprawdził w końcu poradnik do misji, z którego wynikało, że najzwyczajniej na świecie kamery, której szukał, nie było. Po prostu w wyniku błędu się nie pojawiła. A skoro jesteśmy przy elementach technicznych... Nawet najtrudniejsza gra na świecie w pewnych aspektach powinna być idiotoodporna. Mowa tutaj o uchronieniu gracza przed sytuacjami, w których może sobie rozgrywkę skaszanić w naprawdę niedorzeczny sposób. Nie dlatego, że nie może pokonać bossa, nie dlatego, że nasza umiejętność szybkiego naciskania odpowiednich klawiszy jest niewystarczająca, ale dlatego, że... Zagłodziłam simy, ponieważ postawiłam lodówkę w złą stronę i się dziwiłam, czemu nie jedzą. Popadały mi jak muchy, przez co przez dłuższy czas nie chciałam dalej grać. O tak, Natalia przynajmniej nie nadpisała swojego jedynego save'a w momencie, gdy jej postać miała tyle punktów życia, że zabiłoby ją ugryzienie komara, w momencie, gdy za nią biegło stado wkurzonych goblinów. Więc resztką sił doczłapuje się do totemu zapisującego grę tuż przed otrzymaniem fatalnego ciosu w łepetynę. Uff, co za wielkie szczęście, udało się. Kompletnie zepsuć sobie jeden jedyny zapis w Hobbicie tuż po wczytaniu gry. Nieuchronnie jak Fatum dosięgał mnie tępawy miecz goblina i ginąłem raz za razem, a byłem już mniej więcej w połowie gry. Po tej patologicznej manierze grania na tylko jednym zapisie popadłem w zupełnie odwrotną skrajność tworzenia milionów save'ów. Wszystko to przez spontaniczną decyzję, którą zaliczam do jednych z największych porażek mojego dzieciństwa. Mój przypadek związany z tak arcytrudnym zadaniem jak zapisanie gry w Hobbicie nie jest wcale odosobniony. Bartek miał całkiem podobny w Call of Duty 1, które również bazowało na systemie checkpointów, z tym, że to gra zrobiła zapis za niego. Zostało mi bardzo mało życia. Jeden strzał i zgon. Niestety save zapisał się tak, że co bym nie zrobił, to ginąłem, bo nazista stał za plecami i wystarczyło pociągnąć za spust. Odstawiłem grę na kilka dni przez to, ale wróciłem silniejszy z szybszymi palcami i jakoś skurczybyka ustrzeliłem po próbowaniu 10 razy. Skoro ostatecznie był w stanie podołać zadaniu na wysokim poziomie trudności z zaledwie jednym punktem życia, to zgaduję, że byłby w stanie to zrobić także mając pełen pasek życia. Bardzo podobną sytuację miał Kamil. Tym razem chodzi o Ubisoftowy survival horror z 2005 roku, Cold Fear, którego system autozapisu kazał pożegnać się z powrotem do gry raz na zawsze. Na końcu rozgrywki, podczas spotkania z finałowym bossem i bez choćby drobnego śladu amunicji w kieszeni, gra zrobiła autozapis. Aj, wzdrygam się na samą myśl. To, co łączy te bardzo podobne, felerne przypadki z Hobbita, Koda 1 i Cold Fear, to zbliżona data premiery. Call of Duty 1 to rok 2003, zupełnie tak jak Hobbit, Cold Fear ukazał się 2 lata później. Czyżby rozwiązania pokroju chwilowej nieśmiertelności albo większego rozrzucenia wrogów tuż po wczytaniu gry były wówczas wynalazkiem przyszłości? Okej, jeżeli to sterowanie jest jednym z największych wyzwań w grze, to nie wróży jej najlepszej przyszłości. Chyba że tą grą jest poprowadź pijaczka. Albo Gothic, który być może swojej toporności zawdzięcza choćby cząstkę statusu gry kultowej i specjalnego miejsca w sercach zwłaszcza polskich graczy. Gdybym dostał złotówkę za każdy komentarz, w którym wspominacie Gothica w kontekście najgorszego sterowania na świecie. Gothic. Na samym początku podnoszenie przedmiotów czy otwieranie skrzyń to pierwsze była katorga. Pierwsze zetknięcie z Gothic 1. Nie wiedziałem jak podnosić Gothic przedmioty. Gothic 1. Otwarcie skrzyni koło opuszczonej kopalni. Unikalnego sterowania W. Korzystanie z przedmiotów takich jak myszy. Skrzynia w Gothicu. Oczywiście za Chiny nie mogłem ogarnąć sterowanie. Tego interfejsu. To bym sobie życie na nowo ułożył. Wielokrotnie pojawiające się wątki to tak, wydawać by się mogło, podstawowe czynności jak podnoszenie przedmiotów, otwieranie skrzyń, korzystanie z interfejsu handlu czy drabiny. Zapomnijcie o walkach z orkami, zapomnijcie o przyzwanym przez orkowych szamanów arcydemonie śniącym, to drabiny w Gothicu stanowiły największe wyzwanie, choć zdecydowanie nie powinny. Prawdziwym bossem wśród drabin była ta w starej kopalni. Przeklęta drabina, to ta co mnie pokonała, to piekielny obraz śmierci, chcę wyrzucić to z pamięci.
Problem z drabinami nie dotyczy tylko Gothica, o czym zresztą Kacper zrobił cały materiał. Tak, o drabinach w grach to jednocześnie taki żart i nie żart, bo drabiny w grach potrafią być naprawdę problematyczne. A skoro Kacprze mowa... Drabina? No drabina! Przypomniał mi się przykład z gry Fez, o którym mówiłem już nawet w jednym z materiałów i polegał on na tym, że trafiamy do takiego oto małego pomieszczenia, w którym jedyną rzeczą, która wydaje się mieć znaczenie, jest to. Taki budynek, który wygląda jak kamerton. Jeśli macie podstawowe, średnie lub nawet wysokie wykształcenie muzyczne, to wiecie, że kamerton to po prostu taki przedmiot, który jest bardzo prosty i jego cechą jest to, że jak się go pyk, to wibruje zawsze z taką samą częstotliwością, tak samo szybko. Dzięki temu, że wiemy, że ta częstotliwość jest stała, to możemy sobie do niego na przykład stroić instrumenty, które już takie stałe nie są. No więc mamy to pomieszczenie, mamy ten kamerton i skojarzenie muzyczne, tudzież dźwiękowe powinno być i jest całkiem trafne. Tylko problem jest taki, że nic z tych dźwięków, które ja tutaj słyszę w tym pomieszczeniu, zupełnie mi nic nie mówią. I tak oto jestem. I nie wiem, co mam zrobić. Wow, co za zagadkowa zagadka. Na pewno są jakieś podpowiedzi do tej zagadki w setnym levelu, gdzieś tam 50 godzin później, które sprawiają, że interpretujemy tak. Nie, to jest jedna z najprostszych, takich fajnych, luzackich zagadek, które dla mnie stały się jedną z najtrudniejszych z jednego konkretnego powodu. Miałem wyłączone wibracje na kontrolerze. Skojarzenie dźwiękowo-muzyczne w tym wypadku jest bardzo dobre, ponieważ to wibracje są czymś, co przekazuje nam informacje. Kontroler wibruje w taki sposób, żebyśmy zrozumieli, jaką sekwencję mamy wprowadzić, co mamy zrobić, żeby zagadka została rozwiązana, żebyśmy mogli się rozejść, żebyśmy odkryli tajemnicę kosmosu i żeby generalnie gra została skończona. Tymczasem, jak się tych wibracji nie ma, no to jest trochę ciężko. Ale możecie się zapytać, jak to jest na przykład zrobione na PC-cie, albo na jednej z niezliczonych innych platform, na których ta gra przecież się ukazała. I tutaj też rozwiązaniem jest dźwięk. Jeśli nawet nie macie niczego, co wibruje, to spokojnie, ponieważ macie na sobie słuchawki albo macie przed sobą głośniki i dźwięk, który w tej lokacji się pojawia, jest zaprogramowany w taki sposób, żeby wydostawał się naprzemiennie z lewego lub prawego głośnika. Jeśli jesteście Kacprem, który gra w Feza, ma wyłączone wibracje na kontrolerze, gra na telewizorze, który nie ma stereo, tylko ma mono, to macie takie, powiedziałbym, głębsze, duchowe doświadczenie z tą grą, ponieważ no, chodzicie po tym pomieszczeniu, potem trafiacie jeszcze na trzy jednakowe, nie macie zielonego pojęcia, co zrobić, myślicie o tych kamertonach, szukacie tych kamertonów w różnych sklepach, szukacie konstelacji kamertonu na niebie i nic wam nie przychodzi do głowy. Jest to idealny przykład zagadki, czy takiej sekwencji w grze wideo, która generalnie miała być raczej prosta i jak już się raz rozkminiło, o co chodzi, to potem jeszcze trafiacie na inne i od razu wiecie, co macie zrobić, a ja po prostu dostałem największą tajemnicę wszechświata do rozwiązania, bo nic nie działało tak, jak powinno działać. To jest naprawdę zabawne, bo rzadko kiedy naszym realnym zmartwieniem jest to, czy mamy odpowiednio skonfigurowane peryferia, jeżeli chodzi o coś więcej niż ustawienie czułości myszki. Czasami przeszkodą może być na przykład dostęp do odpowiedniego monitora. W drugiej części serii Rayman miałem problem z misją, w której trzeba było lecąc na rakiecie omijać ściany i inne przeszkody. Lokacja była strasznie ciemna i uczyłem się latania na tak zwane ślepo. Okazało się, że mój monitor był tragiczny i dopiero w nocy, podczas całkowitej ciemności w pokoju, widziałem jakiekolwiek kontury przeszkód i nagle misja stała się dziecinnie prosta. Albo nawet klawiatury. Misja w GTA San Andreas związana z lowriderami, w której trzeba było podskakiwać autem, by wygrać pojedynek. Niestety miałem klawiaturę, która nie posiadała klawiatury numerycznej i nie wiedziałem, dlaczego nie mogę ukończyć tej misji, skoro naciskam strzałki na klawiaturze. Dopiero jakiś czas później zrozumiałem, że muszę zmienić klawiaturę, żeby przejść tę misję. Czasami powodem mogą być też niezbyt dobre relacje z padem. Jeżeli kiedyś moje dzieci albo moje wnuki zapytają mnie: dziadku, albo tato, miałeś kiedyś taki moment w grze, w którym się zaciąłeś, ale on był prosty? No to musiałbym odpowiedzieć im: Castlevania. W grze Castlevania Lords of Shadow w trakcie walki z drugim tytanem jest taki moment, w którym ten tytan rzuca w nas takim wielkim kamiorem. Żeby poradzić sobie z tym zagrożeniem życia bądź co bądź, musimy złapać
złapać tego kamiora na beach i go odrzucić. Żeby odrzucić tego kamiora, trzeba wykonać odpowiednią sekwencję ruchów. Kiedy gra się w to na padzie, jest to rzecz banalnie prosta. Wystarczy obrócić gajgę dookoła. Gabriel Belmont, czyli główny bohater gry, wyrzuca tego kamiora z powrotem w Tytana, żeby zrobić mu ziazie. Problem w tym, że kiedy po raz pierwszy przechodziłem Castlevanię Lords of Shadow, nie miałem pada. W swoim zaślepieniu godnym jakiegoś religijnego zeloty w ogóle nie przyjmowałem do wiadomości, że można w coś grać na padzie. Wydawało mi się to takie Tak czy inaczej, ta sekwencja ruchów, którą trzeba było wykonać, żeby odrzucić kamior, kiedy grało się na klawiaturze, to było bardzo szybkie wciśnięcie klawiszy kierunkowych WSAD. Szlak mnie trafiał. Żeby tak szybko wcisnąć te cztery klawisze, praktycznie naraz trzeba było je wcisnąć, ale nie można było tego wcisnąć naraz, ponieważ trzeba było to zrobić w kolejności, żeby ten to cholerne kółko zrobiło taki obrót, żeby on to wyrzucił. Przełknąłem swoją pecetową dumę, poszedłem do kolegi i pożyczyłem od niego pada. I przeszedłem to momentalnie. Od razu, po prostu pierwszy raz, pierwszy ruch, siu, poleciał ten kamiorek w tego Tytana. Potem wróciłem do grania na klawiaturze, jak idiota. Aż do momentu, w którym znowu natrafiłem na wielką maszkarę, która rzucała we mnie bodaj jajami i te jaja też musiałem odrzucać właśnie w taki sam sposób. I stwierdziłem, że dobra, koniec, kupuję pada. To była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Ale chyba moim ulubionym źródłem trudności jest pominięcie jakiejś mechaniki na tyle istotnej, że kiedy jej używamy, to gra staje się o wiele łatwiejsza. I ta trudność nie jest wynikiem rzucenia samemu sobie jakiegoś wyzwania, a po prostu nieuwagi czy niewiedzy. Ja na przykład przez całkiem długi czas grałem w Teamfight Tactics tylko pierwszopoziomowymi bohaterami. W autobattlerze Riotu swoich bohaterów awansujemy za pomocą łączenia ze sobą powtórek kart. Ja powtórek unikałem, bo niby po co mi powtórki? Wyraźnie większy rozmiar bohaterów przeciwników, co w jawny sposób powinno obrazować wyższy poziom, wcale nie wzbudzał moich podejrzeń. Myślałem, że chodzi o skórki czy coś. To chyba właśnie dlatego przegrywałem z innymi raczej wcześniej niż później. Ale wy też macie całkiem urocze historie. Kuba pisze, że przeszedł 3/4 Spidermana, nie wiedząc, że można przyciągać się do wrogów, przez co gra była trudniejsza niż powinna. Maciek nie wiedział, że w Bloodborne można podnosić poziom postaci czy ulepszać broń, przez co zaciął się na ojcu Gasgoinie. Prawie tak jak Krzysiek w Lokim, akcyjniaku z 2007 roku. Z tym, że jemu udało się przejść calutką grę, każdą z dostępnych postaci, tylko za pomocą podstawowych umiejętności. Nie wiedział, że drzewko skilli można rozwijać. Dopiero po 4 latach wrócił do gry i była to zupełnie nowa gra. Podobne wrażenie opisuje Adam. Jego tata większą część Warhammera Dark Omen z 1997 roku przeszedł z zablokowaną kamerą i tylko z pomocą podstawowego, darmowego oddziału. Odkrycie swojego błędu sprawiło, że RTS dla Adama i jego taty stał się zupełnie nową grą. Ta sytuacja przypomina mi trochę znalezienie piątaka w kieszeni spodni, których dawno nie nosiliście. Teoretycznie on cały czas tam był, ale w momencie, gdy wkładacie rękę do kieszeni i wyczuwacie jakąś metaliczną teksturę i znajomy wam kształt, to cieszycie się, jakby to 5 zł spadło wam z nieba. Właśnie tak cieszyłem się, kiedy odkryłem, że w TFT można ulepszać bohaterów w tak prosty sposób. Omówmy się, niemal każdy z nas miał do czynienia z czymś podobnym, z czymś, co można byłoby zakwalifikować do tych kategorii, które wymieniłem w dzisiejszym odcinku. Dajcie nam znać w komentarzach, z jakimi sytuacjami spotkaliście się wy, a ja już będę się z wami żegnał. Mówił do was FanGot10. Cześć!